Dobrze widzowie, możemy powolutku zaczynać. Oczywiście jak robiliśmy klaserek, jeszcze go nie ruszałem, mamy ciągle te 23%, jeszcze tu podbiję zaraz. Jak robiliśmy klaserek, to wpadło nam troszeczkę golda, wpadły nam statystyki. W sumie to mogę jeszcze dać, bo znowu trochę mam tego golda. I powiedzmy w szczęście troszkę. Co za tym idzie, wzmocniliśmy się i możemy ubić jeszcze jednego locha. Jeszcze jednego locha. Sprawdziłem przed streamkiem, mamy na niego 15%. Także nakurwiamy. O, jakaś różka, proszę bardzo. Obejrzymy sobie tą walkę. O ile chętnych do gildii, ja to będę wszystko sprawdzał później. Zobaczmy. Zobaczmy, jak nam się sprawuje nekromanta w kolejnym lochu. O, mamy ogara. Ogar napierdala. Nawet zrymowałem. Mamy ogara, ogar napierdala i ogara lubimy. Ogara chcielibyśmy dostać jak najczęściej jako naszą pasywkę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No, golemik też coś tam robi. Fajny jest ten nekromanta, tylko pytanie, jak on się będzie sprawował w lochach później. Czy to nie będzie zbyt duże RNG, żeby odpowiednia pasywka siadła, nie? Kurde, zobaczcie w ogóle, jaka rózga potężna. Plus 13 i HP. Kurde, no mogę ją założyć, fajna jest. Trochę inty tracimy. Nie ma budki supera teraz. Niech będzie tak. Dobrze, czyli tego mamy ubitego, teraz mamy podstępnego wampira. Chcemy sprawdzić na niego procenty? Możemy sprawdzić, chociaż jego już raczej nie ubijemy. Dobrze by było ten 11 level dobić. O kurwa, nie, 8% mamy na niego. Co jest? Holy shit, man. Dobra, to lecimy dalej. To wbijemy ten 11, a śmialiście się z nekromanty. Ja go wbijam z buta, wiesz? Śmialiście się, no ale ty grasz łowcą demonów, ty grasz na cheatach. O, dobra, mamy to. O, i subik od razu wleciał, kurwa. Dobrze, mamy 11 level, pięknie. Cyk, cyk, obejrzyjmy sobie walkę standardową. Lubię te walki tego nekromanty oglądać. Będziecie się tym męczyć, ale mi się naprawdę podoba, bo oglądanie, jaka pasywka się akurat wylosuje, jest naprawdę przyjemne. Serio mówię. Subik wleciał, streama można kończyć. Nie no, żebym... O kurwa, jak tu close było. Ach, dobrze, że szkielecik pierdolnął. Dobra. Ile klasera nabijałeś? Ciągle mam 23%, nie nabijałem w ogóle klasera. Tego 5 na 10 też ubiłem jak coś. No ja go chyba nie ubiję, ale możemy sprawdzić. 5 na 10 by nam dał epika w zasadzie. 006. No nie, no na razie go nie ubijemy. Na razie go nie ubijemy. Dobrze, to możemy lecieć do klaserka. Możemy lecieć do klaserka, jak tutaj gildyjka. W ogóle zobaczcie, gildia neutral nas atakuje. Gildia neutral tutaj z jakimś 7 levelem. O, stupid neutral opis, a tego to akurat nie widziałem. No cóż, zdarza się, tak? Zdarza się. Pozdrawiamy widza kochanego i lecimy. Lecimy do klasera. Spróbujmy przejść na, chociaż nie, teraz to może nawet 7 koła, bo tu ludzie na pewno się... O kurwa, tu już są jacyś mocniejsi nawet na 7 koła. No ale dobra, możemy ich ubijać, zobaczymy jak to pójdzie. No chciałbym te 25% dobić, nie? Chciałbym dobić 25%, żeby móc sobie dalej cisnąć klaserek, w sensie klaserek, aweczkę. Jakie mamy w ogóle procenty w gildii? 45,5 i 60. No to procenty nam się chociaż dobrze, bo trener ma zostać na 6, a skarbiec ma być na 6 do końca dnia. Więc w zasadzie to git. Tu widzę, że co niektórzy pocisnęli. Tu jakieś mamy w ogóle złote ramki już, co ciekawe, dwie. Tu ludzie już powoli ruszają, 3RK ciągle na pierwszym levelu. No ja będę przed północą na pewno jeszcze sprawdzał, jak tutaj sobie każdy poradził i będziemy ewentualne podmianki robić, ale to już po północy albo jutro rano, no zobaczymy. Na razie lecimy, na razie jebać. Dobra, może pójdziemy na jakieś 8 koła. Siema Neutral, skąd pomysł na nazwę gildii? Wiesz co? Jest to swego rodzaju powrót do korzeni. Gdyż ja, jak miałem swoje pierwsze gildie, to one się nazywały Exiles, ewentualnie Exiles Curls, więc jest to taki troszeczkę powrót do korzeni z tą nazwą gildii. Tak ci mogę powiedzieć. Tak, z sentymentu. Trinket kup, to zrobisz tego locha? Damlo, trinket mogę kupić od 15 levela dopiero. Także jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Nie no, ja teraz ogólnie dobijam 25% klasera i robię raczej aweczkę do 15 levela, nie? My tutaj nie tryhardujemy aż tak. Trzeba było nazwać pachnące skiety neutrala? No ty kurwa, śmieszku. My tu nie tryhardujemy aż tak, żebyście sobie nie myśleli. To nie jest tak jak na EU5. Ja tu się nie będę jakoś napinał, byleby dzisiaj twierdzę dobić. No twierdzę to na pewno dobijemy, ale no rozumiecie, o co mi chodzi. Też nie będziemy tutaj nie wiadomo co wyczyniać. Dobra. Ej kurwa, o 25,5%, ładnie nam poszło. Ile golda w ogóle nam wpadło za te ataki.
Dobra, tu możemy na stówkę władować to szczęście. Na 2, 3, 4, stówka i reszta winte. Dobra, 25% klaserka, 25,5. Zobaczymy sobie jeszcze topkę w ogóle z ciekawości, jak to w tym momencie wygląda. O kurwa. Ej, no co wy mówicie? Nie ma tak dużo nekromantów w topce. Na razie, no jeszcze są 3 godziny do północy, ale... W chuj łowców demonów, to jakby do przewidzenia. Zabójca, zwiad. Tych nekromantów troszkę... Kurwa, mało jest tych nekromantów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nekromantów na 31 ludzi. Jeżeli nikogo nie pominąłem. Jestem 25? Tak, Javs jest od nas, jest 25 w rankingu, to prawda. Także, no na razie nie wygląda to tak źle. Na razie to wygląda jakby to był serwer, gdzie wychodzi łowca demonów. Ale w sumie... No jest tu jakiś ten, paladyn, maguś. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie ma co oceniać. Dobra, lecimy. 25 level teraz dobijamy. Czy chcę skipować klepsydrami? Chcę, bo najwyżej sobie dokupię trochę klepsyd na tym. Na sklepiku internetowym, oczywiście z kodem neutral. Dobra, lecimy dalej. Okej, jeszcze jedna misyjka. I mamy 15, dobrze. Sianko Pawlo. Okej, mamy level 15, jeszcze tutaj odświeżymy. Tu jakieś buciki, ale to gówno. I co, szukamy teraz dużych potek, w sensie dużych, tych większych, które dają nam 15% i przy okazji trinketu i generalnie jakichś lepszych itemków, no nie? Generalnie jakichś lepszych itemków. O, inteligencja, wytrzymałość. Fajnie, łącznie 24, dobra, to możemy kupić. Tu mamy wytrzymałość 21, tu mamy wytrzymałość 15. O, inteligencja 23, patrząc na to, jaki mamy rozkład, przyda nam się, dobra. To możemy wziąć. Czyli tak, pierścionek wymieniłem, to wymieniłem, dobra, to jeszcze trinkecik. Inteligencja 18, nie za dużo, ale kupimy, żeby już było. I co, czy ja chcę coś więcej szukać? Chyba nie, chyba po prostu potek już. Tu na zrękę akurat, klepsydy nie kupujemy, bo to szkoda golda. W tym momencie... Klepsydry najlepiej kupować na evencie klepsydr. Bo ty pytałaś, no bo wtedy są tańsze po prostu. Masz więcej za tą samą cenę jakby. Dobra, no dawać te potki. Kurwa mać, no proszę, no znowu zręka. O Boże, ja zapominam, że ja nie odróżniam koloru zręczności od inteligencji. Będę sprawdzał jak debil. Ale trudno, zdarza się. Czekajcie moment. Chcę na szybko znaleźć tą potkę na intę. No daj tą potkę na intę, no co? Wystarczyło poprosić, dobra, dzięki. Dobra, czyli tak, gabinet magii mamy z głowy, lecimy zbrojownie. Ło kurwa. Zobacz jaka rózga. Beautiful. Dobra, tu mamy wytrzymkę na plus, ładnie. W sumie rózgi to już chyba nie opłaca mi się szukać, bo fajna nam się trafiła. Czyli szukamy na szybko jakichś innych rzeczy. Wytrzymałość 15 to troszeczkę mało. Lecimy dalej. Inteligencja łącznie 16, to jest chujnia. Wytrzymałość 14, szczęście 8. O kurwa, ile ja mam inty w ogóle. Dobra, to te buciki nam się może przydadzą. Też tak bez napinania się większego. Kiedy będą nowe dropy? Krzychu, od dzisiaj od 16 są nowe dropy. Do następnego czwartku będą aktywne. Nie gra? Właśnie nie wiem, on wyszedł z Discorda, ale jest w gildii ciągle. Czekajcie, to ja muszę jeszcze zmienić klatę i hełmik w takim razie. A, i pasek. Pasek mam strasznie do pizdy. Jak tam nekromanta? Podoba mi się. Na razie mi się podoba. Są walki tego nekromanty bardzo takie dynamiczne, dużo się dzieje. Ja to lubię. Czy on będzie mocny, czy nie mocny, mi się nim będzie fajnie grało. Tak mi się wydaje. Dobra, tu jest wytrzymka plus 20, może być. Bo my tą mintę trochę zaniedbaliśmy. Czyli jeszcze rękawice i... I co? No i ten hełmik powiedzmy. Zręczność, wytrzymałość. Ja mam 15 level. Zrobiłam klaser. Karolina zaczęła przed streamkiem już sobie klikać aweczkę. Dobra, hełmik powiedzmy, no i teraz... Teraz ręce by się przydały na intę. Żeby to jakoś wy... Jezu, inta plus 2. Kurwa, jaki tu jest rozstrzał w tych itemach. Nienawidzę szukać itemów w przedziale od 1 do 50. Levela w sensie. Tych zwykłych, bo to jest kurwa męczarnia straszna. Dobra, szukamy rękawic na intę. Koniecznie.
Zręczność plus 3, zobaczcie. Jak do twojej gildii dołączyć? Możesz do mnie napisać na PW na Discordzie. Ja będę robił podmianki, jak ktoś będzie leciał w chuja w gildii tak strasznie. I wtedy bardzo możliwe, że cię dodam, jeżeli będziesz gitem. W sensie, jeżeli będziesz spełniał wymagania i tak dalej, nie? Porób co nudnego i jak się umyję, to wrócę. Johnson, tu są same nudne rzeczy. Inta plus 15, mało, ale pancerze nam sporo daje. Ile w ogóle nekromanta ma? A, maksymalnie 20%. Ktoś się orientuje w ogóle, czy przeliczniki na tym nekromancie się zmieniły w porównaniu do ostatniej bety? Nie zmieniły się. Okej. Dobra, jesteśmy przebrani. To HP by wypadało trochę podbić. Na 110 jakoś i powiedzmy intę. Dobrze. Gicior, 26% klasera, 15 level. Zobaczmy teraz procenty na lochy. Pamiętajcie, że przede wszystkim trzeba robić lochy, a weczka to jest ostateczność i ją robimy na samym końcu. No na pewno, o kurwa, 86%, dobra. No to będzie first try, jak chuj. Nawet nie skipuję. O, od razu piesek nam wszedł. Siemanko Inkoguto, witam cię serdecznie. Znowu piesek. Kurwica, ale on bije. Cy, kurwa, zablokował nam psa, no co za śmieć. O, znowu piesek. Dobra, o kurwa, i rękawice jakieś. Pięknie, dobra. Okej, to zakładam. Zobaczcie, potrzebne nam były rękawice, bo dawały nam tylko 15 inty. I od razu poleciały z lożku, zajebiście. Teraz tak, Banshee, czy my tą Banshee jebniemy? W sumie to też powinniśmy chyba. Na Banshee daj trochę kryta. Właśnie nie mam golda, powiem ci szczerze. Ale powinno siąść. O kurwa, 2%, to nie tak dużo. No, na jeden punkt szczęścia mi wystarczyło. Ale dobra, 2% to jest jeszcze do pierdolnięcia. Tylko musimy trochę Entera przydusić. Ile procent na Banshee? 2%. Siedzi, 16 level. Jezu, na styk. Pięknie. Dobra, pokaż mi to. Polska, Czechy, okej. A jak się zdobywa tą złotą ramkę, możesz ją kupić za grzybki, za 1000 grzybków, ale ona ci nic nie daje oprócz wyglądu. Dobrze, mamy to. Szczęścia można trochę podbić. Pyk. Może jest o północy. Dobrze, mamy 16 level. Ubiliśmy lochów tyle, ile mogliśmy. Na tego mamy już 0,03%. No to chyba teraz aweczka do 20 levela. A nie, jeszcze klaser, kurwa, ale bym zjebał. Ojojoj. Ojojoj. Ależ bym to spierdolił. Dobra, lecimy. Bez kitu. Dobra, 33%. Niech będzie tyle. Niech będzie tyle. Dobra, mamy 33% klaserka. Nie dobijam już więcej, nie chce mi się. Lecimy teraz do 20 levela. Aweczką po prostu. Po prostu aweczką. Tak, do 20. No ja tak robię, no. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Ale to jest taki mój wymysł, powiedzmy. Dobra, jeszcze jedną misyjkę musimy stąd wziąć. Pyk. Dobra, jest 20. Mamy 20. Teraz tak, przelogujemy się. Czy w kolejnej misji będzie kluczyk? Niestety nie ma. Dobra, to chuj. Przebieranie i lochy jakieś. Jakie westchnięcie. Nie? No. Kiedy te pakiety Black Friday? Prawdopodobnie piątek za tydzień. Ale to są tylko moje przypuszczenia, jak coś to ja nic nie wiem. Inteligencja plus 20... O kurwa, my pancerza tracimy. Ale dobra, no chuj. 30 stat na itemku to już jest fajny wynik. Inteligencja szczęścia, no to jest niby spoko. No możemy to wziąć, chociaż znowu HP tracimy. Kurwa, rękawiczek to ja nie chcę wymieniać. To jeszcze klata i brońka. Klata by się przydało około 30 HP. O, brońka jakaś. O kurwa. Kurwa, tylko rozrzut chujowy. No dobra, trudno. Wytrzymałeś szczęście, pancerz na plus. Dobra, wezmę to, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. I szukamy teraz brońki tylko. Czy zamierzasz grać na max po top 1? Raczej nie, raczej nie. Ja nigdy nie miałem top 1 chyba tak, powiedzmy, w pierwsze miesiące serwera. Jest strasznie dużo osób, które wydają nawet w pierwszych miesiącach po setki tysięcy grzybów.
To jest, wiesz, nie do przeskoczenia. Karolina to pierwsza content creatorka? Nie, no było już trochę. O kurwa. Ale brońka się wylosowała. Dobra, dawaj mi to. Zostaw sobie broń do kowala z pierwszych leveli i zostawiłem tutaj. Dobra. Inteligencja 16 wytrzymała. No to weźmiemy, bo HP nam się przyda. Tu mam wytrzymałość 26. Też weźmiemy. I co? I jakiegoś wisiora szukamy. Ja tak trochę na odpierdol te itemy wymieniam, ale mi się po prostu... O, mi się po prostu nie chce, bo wiem, że zaraz to znowu będę wymieniał. Byleby się wzmocnić. Dobra, sprawdzamy procenty na lochy. Czy ja chcę tego golda wydać? W sumie to się przebrałem. Moglibyśmy wydać, zanim jeszcze sprawdzimy procenty na lochy, bo mam go dość sporo. A zaraz nam tu ktoś zapierdoli pewnie. Pyk. Dobra, i resztę w HP. Dobra, i teraz sprawdzimy. No, 20% na szkieleta wojownika. O kurwa, First Try. Tego się nie spodziewałem. To możemy sprzedać. Tu damy jeszcze jeden. W sumie tego HP by... Dobra, niech będzie tak. Okej, okay, sprawdźmy sobie, jak ta walka przebiegała. Czyli i ty, i Karolka razem na EU8? Dokładnie tak. Ja właśnie odkryłem, że można klikać chłopów do klasera za reklamy. Razwig, jakbyś obejrzał mój poradnik do klasera, to byś o tym wiedział, bo tam mówiłem o tym. Dobrze, jak z tym szamanem łudu? Raczej go nie zrobimy, bo to jest następny mag. Not possible. W sensie tak około 20%, żebyś miała. No, ono jest teraz tanie dla ciebie. I będziecie mieć gildię top 1 jak ja na S5? Nie wiem, Omena, raczej z top 1 będzie ciężko. Na razie to ja bym celował w takie top 3-4, będzie fajnie, żeby mieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tą gildyjką też się zajmę, jak skończę ogarniać postać swoją. Trzeba tu będzie przejrzeć chłopaczków i dziewczynki, o ile jakieś są. Oczywiście, no ty jesteś, ale rozumiesz, chodzi mi o członków. Dobra. To co, tego nie zrobimy. Teraz by wypadało dostać drugi loch. Aczkolwiek zanim to zrobimy, to lecimy dalej w klaserek. Parę procent wypada dobić. O właśnie, ja mam tą ramkę z Twitcha? O kurwa, ja też nie mam. Jezu, trzeba będzie od nowa oglądać po osiągnięcie i po ten. Kurwica. Dobra, 37%. Okej, teraz możemy szukać kluczyka. Widzowie, Blazer NG, żeby nam szybko kluczyk poleciał do drugiego lochu. Dobra, jest. W miarę szybko. Dobra. Mamy kluczyk. Lecimy. Tu będą first try'e. Pięknie, lecimy dalej. Nakurwia szkielecik, ale ten szkielet jest w ogóle ładny graficznie. Szkoda, że jest chujowy. W sensie, no. W porównaniu do Ogara. Zobaczcie, Ogar za 12 koła obrażenia. 21 level, ślicznie. Czyli tak, tego jeszcze chyba ubijemy, ale może sprawdzę procenty, żeby nie klikać na pałę. 4% na tego szkieleta. On też siada. Co na grzale? Jabłko mięta. ...98,38% klasera na 418 levelu bez stopowania, czy to git wynik? Tak, git, no, jak najbardziej. Jaki przystojniak zasłania ci golda? Specjalnie, żeby mnie nie kradli. Kurewki. Dobra, siedzi. Obejrzymy sobie. Spaliłem grzałę, jak kurwa spaliłem grzałę. Czy to nawiązanie do shotu Rafoniksa? Dobrze kojarzę? Sianko, Klerdonowy. Klerdonowy, ile ty już kont na Twitchu założyłeś? Trochę by się naliczyło, co?
mam Hawk 6 ogarnąłem. No i zajebiście. Ale kryt 28 koła, kurwa, nie spojrzałem. Czekajcie, na szybko sprawdzimy. Ło kurwa, bez kitu. 28 koła kryt z tego pieska z ogara. OP, OP, no. Dobrze, 21 level. No i co my teraz chcemy zrobić? Teraz by chyba wypadało do 25 już lecieć i tam się przebrać. Może jeszcze klasera trochę dobiję, chociaż... Nie, wiecie co? Wydam golda przede wszystkim. Bo mam go sporo, już widzę, że mnie farmi jakaś kurewka. 180, teraz HP. Dobra, niech będzie. Ale się gra, ohoho, same nekro. Daj spokój, Matthew. Mówię, już ten klaser się będzie tak do pizdy robić na tym serwerze. Byleby do grala. A zakładam, że pytasz, bo zaczynasz na EU8, więc... Pewnie masz dopiero początkowy level jakiś. Jak my wszyscy zresztą. Dobra. Niech będzie tak. Niech będzie tak. No i co, no chyba musimy lecieć do tego 2.5, no nie ma opcji innej. Siemanko Jokase, witam cię serdecznie. Kurwa, trochę nam pójdzie. Ale chuj w to. Dziewiąty browar już. Dobra, 2.4. Zrobimy przebieranko. No właśnie myślałem, żeby się przebrać na 2.5, tylko ci powiem, że my ten 2.5 to na styk dobijemy. Więc ja się przebiorę teraz. Zobacz, nawet sama brońka mi dużo da. Ale przebiorę też może coś innego, jak poleci. O, inteligencja, wytrzymałość. Tracimy inty, dostajemy 20 wytrzymki. Ten paseczek bierzemy, zajebisty jest. Tu minus 4, no to akurat ta brońka nie oddała. Tu wytrzymałość 32, a to nie. Dobra, to możemy wziąć. My mamy w ogóle mało pancerza. Musimy też patrzeć na ten pancerz. Ale no głównie brońka nam jest potrzebna. Kurwa, tu jaka broń dobra. Ajajaj. Plus 14 mało i na HP. O. Mówisz, że... O kurwa, zobaczcie. Zobaczcie to. Plus 32 i HP. Gimme that. Przebieranko, co? Tylko, że mam chujowy teraz rozstrzał. Trzeba szukać normalnie. Już sobie włączę. No, 40% na szamana Woodu. I prawie... ile? I prawie 7% na gremlina, dobra. O, jak golda nie ma. Pięknie. Tak mi się wydaje, no. Że ja bym już dał spokój sobie. Może jakiś klaser tam ewentualnie poklika już darmówkami, jak i tak będziemy siedzieć do 12. Dobra, szaman Udu rozjebany ładnie i teraz ohydny gremlin. Na niego mamy prawie 7%. Lecimy. 46% klaserka Daratelek? To bardzo ładnie. Graty, graty. O kurwa. A od kiedy kamienny olbrzym ma taką grafikę? Weszły wraz z wyprawami na EU7. Okej. To ja totalnie nie ogarnąłem tego. Dobrze, nieważne. Zobaczmy ohydnego gremlina. No, no musi siadać ten ogar do tych lochów, nie? Nie ma chuja innego. Zobaczcie, jakie to są obrażenia pojebane. 003 na kamiennego olbrzyma. Dobrze, no to co, 25 musimy tak dobić. W takim układzie mamy to, cyk. Twierdza. Budujemy twierdzę na pierwszy level. I co? I musimy kupić pakiecik twierdzy u mnie również. Oczywiście z kodem neutral. Dobra. Budujemy twierdzę według graficzki. Jak ktoś będzie chciał graficzkę, to też... Chociaż, a może wam pokażę? Albo wam nie pokażę, bo mi się nie chce. Budujcie po prostu według tego, co ja buduję, nie? Tak będzie chyba najprościej. Do której to się tak na zmianę robi? Do 6. Nie, no nie.
nic. Kurwa, golda nie mam, no. Chuj mi w dupę. Jak mam dalej budować? O mamale. Dobra, to zaraz do tego wrócimy. Teraz jeszcze troszeczkę klaserka. Dobra. Możesz, no. Okej, czyli tak, twierdza na ósemkę to jest 80 golda. Jakby tak dobić ze 40% klasera dzisiaj, powinno siąść tak TBH. Proszę bardzo. Zróbcie sobie screena, to jest po angielsku. Zróbcie sobie screena shota, co tam chcecie. O, kurwa, nawet 41% klasera wpadło. Nice. O kurwa, jeszcze ulep nie zrobiłem. Okej, okay. 41% chyba gicior. Tu 45, Jaws ma 42. No niby można by jeszcze wykręcić. Powiedzmy na tym 750. Bo nigdzie nam się nie śpieszy tak TBH. Nie zapomnij, że z hele wypada goldzik. Jezu, bez kitu, przecież my jeszcze elevator musimy kliknąć. A trochę go klikniemy teraz, jak się tak wzmocniliśmy. No nie jakoś bardzo dużo, ale... No dobra, no nie dużo faktycznie. Ty też kliknij elevatorek jeszcze, pamiętaj. No, w sumie to tyle, dobra. I nie starczy mi, tak? No. To może polecimy w dół. No tu są kurwa sami nekromanci, Jezu. Serwer chodzi to klikać, możesz? Dokładnie, no. Zresztą no do północy jeszcze mam półtorej godziny. Dobra, twierdza tak. Salkę damy na... piąteczkę. Na razie. I co ja tu muszę dalej budować? A, i na chatę drwala nie mam golda, dobra. O kurwa, mi już w ogóle nie leci ten klaser. Dobra, pierdolić ten klaser, tak szczerze. 41% jest okej. Okay. Kończymy... 41%. Kończymy aweczkę. Tak myślę. Kończymy już aweczkę. O, 27 się chyba nawet uda wbić. Na pewno się uda, bo nawet jeszcze z kółka, no. Troszkę brakło. Ale... Jeszcze mamy arenkę, dobra. Teraz tak, chata drwala, na który my musieliśmy zbudować, na 7. A ty masz chyba dużo kart kluczy. Dobij sobie do 11, bo raczej więcej nie dasz rady. Przeciwnika. Jak nie idzie, to zostaw. Zużyj te karty klucze do zera. I wyjebane, niech ci się odnawiają. Dobra. Nie, teraz się nie opłaca tego. No ale to będziesz musiała, nie masz nic ciekawego, to będziesz musiała za grzybki odświeżać. Ile ci jawki jeszcze zostało? Już zero. Już zero kamer. Dobra, czekajcie, bo ja się tu muszę skupić. A, hok powinien wbić na 6, a mi braknie. Dobra, to wyjebane jajca. A, jeszcze koszary bez kitu. Koszary to ja bym pierdolnął... Nawet na jakąś 6, tak szczerze. Trzymaj się, rolniczku. Niech mi się już szkolą żołnierze. Kopalnia, tak, tak. Kopalnie trzeba na pierwszy level. Kurwa, i znowu nie mam golda. Ja pierdolę, ja tych ulepszeń nie zrobię. No, skarbca na 6. W chuj golda idzie na tą twierdzę. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle.
Ile ja w ogóle dostaję za jedną walkę na ręce? Musimy to zobaczyć. 400 expa, dobra, to dobijemy 27 level arenką. Pięknie, mamy 2,7. Gicior, jeszcze się tu przeloguje. I kółeczko, zobaczmy ile nam, dobra, jest pierwszy gold z kółka. O, dobra, pięknie. Kolejny goldzik. Plecak pełen. To nam się nie przyda za bardzo, to nam się nie przyda. Inteligencja. To mi się przyda. O, i od razu z dziurą, pięknie. To na razie wyjebane, dobra. O, jeszcze jeden goldzik, dobra. Zakręcony, robię przede wszystkim skarbiec na szóstkę, żeby mnie z gildii nie wyjebali. teraz tak. Skarbiec na jedyneczkę. O, i salka mi wpadnie na szóstkę. To na piąteczkę. O, i tu się już może coś tam budować. Kop gema i lochy. Kurwa, możemy jakiegoś gemika... Ale kurwa, nie opłaca się gemów teraz kopać, jakby mamy tylko 100 rycerzy. Chociaż no 50 to niby daje. Możemy spróbować coś tam wykopać. No, sił. No. Dobrze nam idzie. Zręczność. Ja pierdolę. Już mogłem to szczęście nawet tu wpierdolić. Dobra, wyjebane jajca. No zostało mi jeszcze z kółeczka. A to mogłem w sumie jakieś ulepki porobić. Mogłem trenera na 7 wpierdolić. Zbejtowałeś mnie, Drunong. A to twoja pierwsza wiadomość na czacie. Masz bana. Żartuję. Dobra. I co więcej, arenkę musimy jeszcze zrobić. Gicior, 10 walk zrobionych. Od razu nam też osiągnięcie wpadło. I czy ja coś jeszcze muszę dzisiaj robić? Tutaj. O, jeszcze to. Pamiętaj, żeby goblinka odebrać na środku miasta, jak już wszystko zrobisz. Gicior, chyba wszystko. Możemy dać sobie, powiedzmy, na godzinkę wartę jeszcze. No, 27 level, w sumie lepiej niż zakładałem. Myślałem, że się na 26 zatrzymam. Bez takiego tryhardu większego. Także nie ma tragedii. Osiągnięcia jakieś porobione. Dobra, czyli tak kończymy pierwszy dzień. Oczywiście jeszcze tutaj sobie spojrzymy na topkę przed północą, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma tragedii, bez większego tryhardu. Ale ja osobiście jestem zadowolony, tak szczerze, jak to wszystko wygląda. Myślałem, że mówię, zakończę na 26. Także nie ma co narzekać. Nie mogę dołączyć do obrony, bo nie mam je w gildii 24 godziny. Dobrze, widzowie, zostało nam 5 minut do północy, więc myślę, że możemy powolutku ogarniać. Ja tutaj sobie zdjąłem itemki, żeby mnie zbijali w rankingu. Wbiliśmy 27 level i prawie pół. Nie ma tragedii. Mamy już dzisiaj wszystko zrobione. Jak widzicie, co mogliśmy zrobić. Co więcej, EU8, zaraz wam pokażę topeczkę. Gildyjka wygląda tak, tu na szybko będziemy robić jeszcze podmianki. Po północy, bo troszeczkę osób nie domaga, że tak powiem. Jeżeli chodzi o jakieś klasery i tak dalej, to będziemy tu pilnować i podmieniać. Oczywiście chętnych, bo to pójdzie na YouTube'a, zapraszam do gildyjki. Gildyjka w 100% polska dla grzybiarzy. Ale też nie jakichś bardzo hardych, bo szczerze mówiąc mało jest Polaków, którzy mocno grzybią na tym serwerze z tego co widzę. Także zapraszam serdecznie, jak ktoś grzybki wydaje, chociaż troszkę, i chce sobie z nami pograć, można do mnie pisać najlepiej na Discordzie. Pozdro YouTube, dokładnie, pozdro YouTube. W tym momencie tak wyglądają nasze procenty. Tak wygląda gildyjka, 200 rycerzy. No mówię, ten dół trzeba się tutaj wziąć za to i pilnować, ale to już po północy. No i co? I tyle. Mamy 8 osiągnięć.
Bardzo fajnie mi się gra ogólnie nekromantą, w sensie to jest pierwszy dzień, jeszcze nie przetestowaliśmy go tak, jak to powinno wyglądać, ale strasznie mi się podobają te walki, strasznie mi się podobają animacje i tak dalej. Przyjemna klasa postaci, fajna, ładnie wygląda, myślę, że będę się nią dobrze bawił, a to najważniejsze. No, także jakieś mamy podstawowe osiągnięcia, już jestem wyjebany z energii, więc mogę się powtarzać. Tutaj grzybki od grzybiarza zakupione, drugi ekran, podstawy do stówki dobite. Co ja tu mogę więcej pokazać tak naprawdę? No pupilków oczywiście nie mamy. Podstawy mam tak, niecałe 200 inty, 150 niecałe HP, 136 szczęścia, boków chyba w ogóle nie ruszałem szczerze mówiąc. Lożki wyglądają tak, 9 i 5 to oglądaliśmy sobie w trakcie. Twierdza oczywiście rozbudowana, to też pewnie było widać. Robimy cały czas ataki, mimo że nam dają 0 i będą nam dawać 0 do niedzieli, bo jest ochronka. To robimy, żeby być jak najwyżej w rankingu. No gildia to też mówię, nieistotna. Tutaj trzeba pochwalić Diugena. Diugen zajebiście 34 level wbił. Javs tak samo 30, Ragnar 30, tu 29, 28. No bardzo ładnie co niektórzy polecieli. Jestem dumny z chłopaków. Jestem dumny również z mojej kobiety, która wbiła taki sam level jak ja. Pokszman. No i tyle chyba. I generalnie tyle, jeżeli chodzi o takie jakieś osiągnięcia, nazwijmy to klasowe. Ja myślałem, że wbiję 26 level, wbiłem 27. Także też jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o topkę, bo to was pewnie najbardziej interesuje, 2 minuty do północy, tak wygląda topka. Mamy jednego wariata, Honey, Mrs. Honey, ta z OnlyFansa, wbiła, bądź też wbił 66 level. Tutaj widzę, że Tepakat też w ogóle 50 dobił przed samym końcem dnia. Także mamy dwie osoby, które przekroczyły barierę, o, topka się zbugowała, barierę epickiego weekendu już pierwszego dnia. Tak ogólnie wygląda topka, jeżeli chodzi o pierwsze 31 osób, to szczerze mówiąc jestem zaskoczony, bo nie ma, kurwa, no że się to zbugowało akurat teraz, nie ma naprawdę dużo nekromantów w tym top 30, zobaczcie, mamy sporo magusiów, mamy jakichś zwiadowców, paladynów, wojowników, ta topka jest o dziwo bardzo, bardzo wymieszana, pomimo że jest to serwer nekromantów, nie? Także to akurat na duży plus, że topeczka tak wygląda, a nie ma na przykład, nie wiem, 20 nekromantów na 31 pozycji. Gildie na razie nieważne, twierdzę, ile osób ma twierdzę, możemy jeszcze na szybko zerknąć. Nie wylogowywuje się, chyba już nie ma tego błędu, a jak jest to trudno. 687 osób ma twierdzę, my jesteśmy, gdzie my byliśmy? Na pozycji 69, co ciekawe, pupilków nikt nie ma, pod ziemi nikt nie ma. Dobra, wylogowywuje się, bo północ. Honej 69, o proszę bardzo. No i to jest chyba max. W sensie max, na pewno można wbić 70, mając budżet jak Marksman. Ale no 69 to był rekord, chyba Marksman też taki dobił. 70 nikomu się nie udało jeszcze pierwszego dnia wbić. Ale no jest jeden wariat na nekro i to jeszcze z Polski. Już po północy chyba mogę się zalogować, nie wiem. Jest jeden wariat i to z Polski, który strasznie mocno pocisnął. Jak widzimy, 69 level, Polak. I w sumie więcej Polaków, a przynajmniej patrząc po flagach, nie widzę tutaj. No i co? I tyle. Streamek z drugiego dnia będzie od godziny 17 na Twitchu. Będziemy coś tam klikać, mówię, postać to nie jest tryhard, jakiś mocny, ale gramy tu oczywiście na grzybkach. Nie będzie to na pewno jak na EU5, ale no będziemy cisnąć tym nekromantom. Ale kurwa, powiem wam, że pięknie wygląda ten nekromanta, właśnie taki dojebany. Ciekawi mnie, kto to jest. Jestem ciekaw, szczerze. A może to Turor bez kitu? Wygląda na Turora. No ale niby Miss Honey. No. I tyle. I generalnie tyle na dzisiaj.